Wraz z napływem do Polski kapitału oraz z realizacją wielkich inwestycji, przed małym i średnim biznesem otwierać się będą nowe szanse rozwoju. Pojawią się inwestorzy, a wraz z nimi duże kontrakty. Inwestorzy będą je realizować we współpracy z całym ekosystemem mniejszych partnerów, z lokalnymi dostawcami i wykonawcami. Aby skorzystać z pojawiających się na rynku szans, polskie firmy będą musiały zainwestować w swój rozwój i potencjał. Będą do tego potrzebowały nowych źródeł finansowania. Dlatego konieczne jest zbudowanie przyjaznego inwestycjom klimatu podatkowego. Takiego, który efektywnie zachęci biznes do reinwestycji zysków, a prywatnych inwestorów do zaangażowania swoich środków we wsparcie rozwijających się firm. Służyć temu będą ulgi wspierające wejście polskich firm na giełdę oraz proces inwestowania w nie przez fundusze Venture Capital. Do reinwestycji zysków zachęcać będą nowe zasady wejścia w estoński CIT. Przepisy podatkowe ułatwią także restrukturyzację firm, która jest często kluczem do zwiększenia efektywności biznesu. Firmy powinny również aktywnie poszukiwać nowych rynków zbytu, tak by ich wzrost nie był ograniczony popytem krajowym. Pomoże im w tym ulga wspierająca ich ekspansję. Pierwszym proponowanym przez nas rozwiązaniem jest ulga na IPO, która pomoże firmom w podjęciu decyzji o wejściu na giełdę. To skuteczny sposób na znalezienie dodatkowych środków na rozwój. Wejście na giełdę oznacza jednak koszty związane z przekształceniem organizacji, z opracowaniem oferty czy z działaniami marketingowymi. Takie wydatki zostaną wliczone w koszty w 150%. Ulga na IPO jest w Polsce bardzo potrzebna, bo zainteresowanie giełdą jest wśród polskich MŚP wciąż niewielkie. Zależy nam również, aby inwestorzy zainteresowali się giełdowymi debiutantami. Każda zarobiona na giełdzie złotówka obciążona jest obecnie 19% podatkiem Belki. Chcemy, żeby każdy, kto kupi akcję startującej na giełdzie spółki i zachowa je przez 3 lata, nie zapłacił podatku od ich sprzedaży. Rozwój firm nie jest możliwy bez odpowiedniego finansowania i know-how. Tam, gdzie tradycyjne narzędzia nie są wystarczające, konieczne są rozwiązania szyte na miarę. Szukający kapitału startup może skorzystać z pośrednictwa funduszu Venture Capital, który skontaktuje go z inwestorem. Ten już na starcie będzie mógł skorzystać z ulgi w wysokości części inwestycji, którą odliczy od swojego dochodu. Estoński CIT obowiązuje w Polsce od stycznia tego roku. Firmy, które z niego korzystają, nie płacą podatku co miesiąc, co kwartał czy co rok. Płacą go tylko, jeśli wypłacą zysk udziałowcom. Jest to dla nich oszczędność podatkowa i ważny sposób gromadzenia środków na inwestycje. Aby ułatwić biznesowi korzystanie z tego modelu opodatkowania, zniesiemy szereg ograniczeń i wymogów związanych z jego rozliczeniem. Zniknie limit przychodowy, który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty. Zniknie również minimalny wolumen inwestycji, który zniechęcał do systemu estońskiego mniejsze firmy. Polska gospodarka cechuje się dużym udziałem mniejszych przedsiębiorstw. Tymczasem większy może więcej. Dlatego dla firm szukających partnerów, którzy pomogą im utrzymać się na rynku lub zwiększyć skalę działalności, przygotowaliśmy ulgę konsolidacyjną. Pomoże ona zabezpieczyć istnienie firm, które gorzej przetrwały okres pandemii, a tym firmom, które w tym czasie wzrosły, ułatwi dalszy rozwój. Jak będzie ona działać? Wydatki związane z konsolidacją, np. koszty obsługi prawnej, wyceny czy audytu, będą mogły zostać dodatkowo odliczone od dochodu. W ten sposób każda złotówka wydana na konsolidację zmniejszy podstawę opodatkowania o 2 zł. Ulga konsolidacyjna oferowana będzie z założenia polskim firmom, które poprzez przejęcie zdecydują się na uratowanie swojego kontrahenta, dostawcy czy innego podmiotu potrzebującego pomocy. Skorzysta na tym cała gospodarka, bo upadłość dobrej firmy, która doznaje akurat problemów, może skutkować stratami dla całego jej otoczenia, dla pracowników i dla kooperantów. Na koniec proponujemy podatkowe wsparcie rozwoju i ekspansji firm. Szklanym sufitem ich rozwoju jest często ograniczony popyt na ich towary. Lekarstwem jest znalezienie nowych rynków zbytu, często w innych krajach. Tu jednak trudnym do przekroczenia progiem jest nieznajomość obcych realiów i wysokie koszty wejścia na nowe rynki. Chcemy zmniejszyć tą barierę. Ulga obejmie m.in. wydatki związane z badaniami rynku, z szukaniem nowych odbiorców polskich towarów, a także z analizą, czy wytworzone nad Wisłą wyroby mają szansę przyjąć się na innych rynkach.